Cześć, dzisiaj Wam pokażę jedną z podstawowych obron. Jest to zbicie. Zbicie możemy wykonać na dwa sposoby. Albo zbić tak, jak żeście przed chwilą widzieli, otwartą dłonią, albo mogę zbić zamkniętą kantem dłoni. Tak, hop. Hop, albo hop. Ok? Czego mi wolno robić? W momencie, jak on uderza, lewą ręką robić głębokiego zbicia. Takich żadnych tutaj cudów. Dlatego, że jak będzie podwójne, to proste zrobić. Hop. I ta ręka może nie zdążyć wrócić. I on wtedy mnie oszuka. Bardzo często jest bite w kombinacji lewy prosty, lewy sierp i jest pojawka, ok? Więc i przy zbiciu kantem dłoni i przy zbiciu otwartą dłonią jest krótki ruch, tak jak widzieliście, żadnych tam tutaj, żadnych cudurwianków, krótko. Zbijamy prawą rękę, tak, ta ręka jest z przodu i to jest krótkie zbicie, tak, krótsze niż jak zbijam prawą ręką, zobaczcie sobie. Widzicie? Kolega atakuje i to jest krótkie, pach, pach, też bez żadnych tutaj zagarniania. Najważniejszą rzeczą przy zbiciach jest to. Jego lewa jest zbijana przez moją prawą. Ok? Jak on bije prawą, to ja zbijam lewą. Broń Boże, nie robić żadnych na krzyż. To jest błąd. To jest niedobrze. Ok? Ja osobiście preferuję zbić otwartą dłonią, albo lewą, albo prawą. Może być, tak jak już powiedziałem, kantem dłoni. Jedna. Kantem może być, albo może być tutaj, może być też zbite przed ramieniem, ale tutaj górną częścią. Nie tam, gdzieś nisko. To kto woli. Nie ma różnicy skuteczności, czy zbijem kantem, czy otwartą dłonią, co kto lubi. Jak komu wygodniej, jest to jednak naprawdę obojętne, liczy się to, żeby nie dostać w twarz. Tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jak ja się spóźnię, to znaczy, jak on uderzy, to jakby chciał naprawdę uderzyć i ten przyciągnie i przyciągnie ten cios, tak jak teraz widzieliście, nie? To pacnąłby tu, ale jak naprawdę, no, popchnij brak. Widzicie? I ten dodatkowy ruch z barku i z biodra, jak ja zbiję za późno, tak, albo za lekko, to dostanę dziób. Widać? Bijać trzeba zdecydowanie. To nie może być taką biję, a ja tu. To nic nie da. Ta ręka się przedrze, szczególnie kiedy on będzie chciał się przebić przez moje zbicie. Tak? Musi być zdecydowane zbicie, mocne. To klepnięcie, czy to uderzenie bokiem, kantem dłoni musi być mocne i zdecydowane.